Biuletyn naukowców atomowych zaktualizował właśnie zegar zagłady. Już drugi rok z rzędu jego wskazówki znalazły się zaledwie 100 sekund od północy, a więc metaforycznego czasu, w którym ludzkość może zniszczyć sama siebie. Jak część z Was może pamiętać, zegar został pierwotnie wynaleziony jako sposób na zwrócenie uwagi na wybuch jądrowy, który mógłby doprowadzić do wielkiego kataklizmu w formie doktryny Mutually Assured Destruction. Naukowcy, którzy zapoczątkowali biuletyn w 1945 roku, skupili się nie tyle na początkowym użyciu bomby, ile na irracjonalności gromadzenia zapasów broni w imię hegemonii nuklearnej. Zrozumiano wówczas, że więcej bomb nie zwiększy szans na wygranie wojny i nie zapewni nikomu bezpieczeństwa. Podczas gdy zagłada nuklearna pozostaje najbardziej prawdopodobnym i palącym zagrożeniem egzystencjalnym dla ludzkości, obecnie jest to już zaledwie jedna z potencjalnych katastrof, które odliczają zegar końca świata. Jak informuje biuletyn, zegar stał się powszechnie akceptowanym wskaźnikiem podatności świata na katastrofy spowodowane bronią jądrową, zmianami klimatycznymi i destrukcyjnymi technologiami w innych obszarach. Biuletyn zwraca chociażby uwagę na rozwój sztucznej inteligencji, broni autonomicznej oraz niebezpiecznego kierunku, w jaki zmierza robotyka. Wymienia się też narzędzia do edycji genów, które mogą być wykorzystywane do tworzenia systemów kierowania genami, które rozprzestrzeniają się poprzez normalne szlaki rozrodcze, ale są zaprojektowane do zabijania innych genów lub potomstwa określonej płci. Na początku każdego roku naukowcy przedstawiają wskazówki symbolicznego zegara zagłady. Im bliżej znajdzie się on północy, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia jakiejś tragedii, która może nawet zniszczyć ludzkość. W ramach przypomnienia za czasów zimnej wojny, zegar zagłady wskazywał godzinę 23:58, co było powodowane tym, że istniały realne obawy wybuchu wojny pomiędzy USA a Związkiem Radzieckim. Co za tym idzie? Zdaniem ludzi, którzy obsługują obecnie zegar zagłady, obecna sytuacja jest znacznie gorsza niż w 1947 roku. Lekkim pocieszeniem może być fakt, że ich zdaniem wciąż można zapanować nad tą sytuacją i oddalić zagrożenia. Kluczowe w tym zakresie są traktaty zbrojeniowe, które regulują kwestie broni nuklearnej i rakiet balistycznych. Ważne jest również zakończenie wyścigu zbrojeń oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i ochrony środowiska.